Cześć, witajcie. Tak się złożyło, że akurat wchodzi na polski rynek OnePlus 11. To jego globalna premiera, a ja już teraz w momencie premiery mogę zaprosić Was na recenzję tego urządzenia. No to zapraszam. Na początek szybki rzut oka do zestawu. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy do globalnej dystrybucji trafi model taki jak w Chinach, czyli z bardzo szybkim ładowaniem. I trafił. Mamy 100-watową ładowarkę w zestawie. Do tej ładowarki mamy taki fancy, typowy dla OnePlusa, czerwony kabelek. Ale niestety w moim komplecie nie znalazłem silikonowego pokrowca. Możliwe jednak, że w sklepowych będzie, bo opakowanie wygląda tak, jakby miał tam być. Miejmy nadzieję, że będzie, bo jednak tutaj jest co chronić. Te plecki są bardzo ładne, przyznacie, błyszczące i nawet, powiem Wam szczerze, specjalnie za mocno się nie brudzą. Jak na tak błyszczące, to nawet bym powiedział, że brudzą się stosunkowo mało. Alternatywnie możecie mieć ten telefon w matowej czerni, a w zasadzie w matowej ciemnej szarości. Ona też dosyć fajnie wygląda, ale z drugiej strony na tamtym telefonie zostają ślady pociągnięć paznokciem. Tutaj, jak widzicie, no jakieś tam ślady paluchów widać, ale nie jakoś tak strasznie. Jeżeli chodzi o stylówę smartfonu, no to mnie osobiście się podoba, aczkolwiek słyszałem sporo krytycznych głosów od moich znajomych, przyjaciół na temat tej oprawki aparatu fotograficznego. A to, że duża, a to, że wystaje, a to, że asymetryczna, ale moim zdaniem ta właśnie oprawka przesądza o oryginalności, o stylówie tego smartfona. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w tym modelu OnePlus nie powtórzy już wpadki, bo jak być może pamiętacie, jak być może oglądaliście filmy z kanału Jerry Rig Everything, poprzednie flagowce OnePlusa dość ochoczo łamały się tu mniej więcej na tej wysokości zaraz pod aparatem. Ja Wam od razu powiem dlaczego. Między innymi dlatego, że konstrukcja tu jest dosyć osłabiona przez to, że po jednej stronie mamy przyciski głośności, a po drugiej klawisz włącznika. Ja w trosce o dobrostan psychiczny polskich przedstawicieli OnePlusa nie próbowałem łamać tego telefonu. Poczekam, aż zrobi to Zach z Jerry Rig Everything. Niemniej pewien niepokój jest, bo te przyciski nadal pozostają po przeciwnych stronach obudowy i w sumie to nie jest wpadka ergonomiczna, bo umiejscowienie tych przycisków jest wygodne. Niemniej musicie się do tego przyzwyczaić, że włącznik macie po przeciwnej stronie co głośność i czasem zdarza się, że przy odblokowywaniu telefonu przyciskiem nieintencjonalnie zmieniacie również głośność. A propos głośności. Wrócił bardzo lubiany przez fanów OnePlusa i jakże ikoniczny dla tej marki suwaczkowy wyłącznik powiadomień. Jak dla mnie powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego smartfona. Ten tutaj w OnePlusie ma trzy położenia. Pełne dzwonienie, wibracja, pełna cisza. I ja go uwielbiam, bo jest nader praktyczny w codziennym użytkowaniu, ale z drugiej strony, kurczę, zacząłem przyłapywać się na tym, że często wyciągając telefon z kieszeni, przypadkowo wyciszam go sobie. Niemniej wolę mieć ten suwaczek niż go nie mieć. A propos tego, czego nie mam. W smartfonie tym nie mamy pełnej wodoszczelności, mamy taką na wszelki wypadek tam IP54. Nie mamy, jak widzicie, mini jacka, nie mamy miejsca na kartę microSD. Tych rzeczy nie mamy, ale w które flagowcu ostatnio nie widzieliście? W wielu flagowcach widzieliście za to zapewne ekran AMOLED o zagiętych brzegach z szybkim odświeżaniem, dosyć wysoką jasnością. No i oczywiście tutaj też taki zobaczycie. No niestety zobaczycie też dziurkę w jego narożniku na aparat do selfie, ale o nim za chwilę. Generalnie ekran mnie nie rozczarował. Jest po prostu dobry, spełnia wszystkie wymagania, czyli w nocy nie wali po oczach, a w słoneczny dzień sprawia, że z telefonu wygodnie się korzysta, bo coś na nim widać. Jak widzicie, jest też Always On Display, no ale to wiadomo. A jak już widzimy ten ekran, no to widzimy tutaj też czytnik linii papilarnych. Podekranowy i słuchajcie, jak na podekranowy jest on świetny. Szybki i dosyć niezawodny, naprawdę bardzo rzadko się myli. Podobnie zresztą jak rozpoznawanie pysia. Tutaj też ono działa tak jak należy, dosyć szybko i dosyć bezbłędnie. Jeżeli chodzi o pakiet zabezpieczeń w 11, jestem bardzo zadowolony. Z interfejsu Oxygen OS, który znajdujemy w OnePlusie 11, również jestem zadowolony. Dlaczego? Bo niczego tu nie zabrakło. Są opcje personalizacyjne. Jest tryb ciemny, jest tu wszystko, czego na start potrzebuję, natomiast OnePlus nie przegina z bajerami, nie przegina z dodatkami i bardzo fajnie.
Strasznie polubiłem funkcjonalny panel przełączników. W interfejsie znajdziecie też całkiem sympatyczne widżety. Z miłych rzeczy mogę jeszcze wspomnieć o możliwości sterowania Spotify z poziomu Always on Display. To też jest przyjemny dodatek. No i generalnie wszystko to pracuje nader fajnie. Ale zachwyt nad super, naprawdę super wysoką wydajnością w tym smartfonie trochę słabnie, kiedy odpalicie sobie stres testy, albo kiedy rzeczywiście długo, podkreślam, długo będziecie rżnąć w jakąś wymagającą grę. Wtedy niestety objawi się demon throttlingu i objawi się tak dosyć, powiem Wam, zauważalnie. Nie żeby ten telefon jakoś strasznie się przegrzewał. Jeżeli chodzi o temperatury, to on wcale nie przegina, nie parzy, a mimo to ten throttling, kurczę, no tam jest fest. Aczkolwiek muszę Wam jedną rzecz zaznaczyć. To jest telefon z partii takiej dosyć wczesnej. Ja go dostałem na jakiś czas przed premierą i wcale bym się nie zdziwił, jakby tam za tydzień, dwa, trzy wjechał jakiś update i problem zniwelował. Bo wydaje mi się, że tutaj problem jest bardziej softowy niż sprzętowy, szczególnie, że mam akurat w testach inny telefon z tym samym procesorem i też mnóstwem RAMu. A ten drugi smartfon, którego na razie nie wymienię, wcale mnie takim strasznym throttlingiem nie straszy, co pokazuje, że raczej problem leży tutaj w optymalizacji softu. Ale z drugiej strony, ten telefon pracuje naprawdę płynnie, interfejs się nie tnie, gry w sumie też się nie tną, zatem może po prostu w trosce o swój komfort psychiczny nie odpalajcie na nim stres testów i tyle. Poparzyć się nim nie poparzycie i to jest w sumie chyba najważniejsze. Jeżeli chodzi o stronę komunikacyjną, wszystkie niezbędne interfejsy mamy tutaj na pokładzie, a dźwięk, no cóż, przy połączeniach jest po prostu doskonały, aczkolwiek moim zdaniem trochę za dużo tego dźwięku wydostaje się na zewnątrz i jeśli chcemy porozmawiać nieco dyskretniej, musimy telefonik przyciszyć albo korzystać z słuchawki. A jeżeli chodzi o dźwięk, nazwijmy to multimedialny, czyli te głośniki zewnętrzne, to też jest dobrze. OnePlus tu strasznie się tymi głośnikami stereo chwali. Mówią, że to są podobne głośniki, jak mamy w komputerach Mac. Ale mnie tak nie do końca przekonało to brzmienie. Owszem, brzmią dobrze. Grają dosyć czysto i dosyć głośno, ale żeby mi jakąś część ciała to brzmienie urywało, no to nie powiem. Słyszałem już lepiej grające smartfony. Ten gra dobrze. I na tym poprzestańmy. Dobrze, ale nie perfekcyjnie. Może dlatego, że nie mamy tutaj symetrycznych wylotów głośników, jak widzicie, a może dlatego, że głośniki niekoniecznie są tego samego rozmiaru, chociaż na logikę powinny być. Co do działania tego smartfona w sieciach, co do współpracy z Bluetoothami, routerami, innymi akcesoriami, co do nawigacji, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Niczego niepokojącego tutaj nie zauważyłem. Rzadko wspominam o tym drobiazgu, ale tym razem muszę. Ten telefon ma bardzo sympatyczny mechanizm wibracji, daje bardzo fajne odczucia. A czy mam jakieś zastrzeżenia do aparatów fotograficznych? Logo legendarnej marki Hasselblad na aparacie rozbudza oczekiwania. Czy telefon im sprostał? I tak, i nie. Jeżeli po prostu pytacie, czy OnePlus 11 robi bardzo dobre zdjęcia, to ja Wam mówię, tak, OnePlus 11 robi bardzo dobre zdjęcia. Ale czy byłby moim ulubionym smartfonem do robienia zdjęć? No to już niekoniecznie. Jednym z ulubionych? Pewnie tak. Jednym, które nazwałbym dobrze fotografującymi, na pewno jest. Ale we mnie ten aparat pozostawił pewien niedosyt. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o flagowcu, to brakuje mi solidnego teleobiektywu. Tu mamy teleobiektyw, ale portretowy, czyli dający stosunkowo niewielkie przybliżenie. Jeżeli chodzi o portrety, to rzeczywiście daje radę. Zdjęcia portretowe z rozmytym tełkiem wychodzą po prostu znakomicie. I tu nawet jeżeli chodzi o odcinanie zmierzwionych włosów, oczywiście nie moich, na dość złożonym tle, daje radę. Tutaj nie mogę na nic narzekać, ale jednak wolałbym, żeby zamiast tej diody tu się znalazł jeszcze peryskopowy teleobiektyw o obiektywie głównym. No to tu wiele się nie da powiedzieć, jest po prostu bardzo dobrze. Zdjęcia są świetne zarówno w dzień, jak i w nocy. Kompletnie nie mam się do czego przyczepić, ale jeszcze mamy obiektyw szerokokątny. I on jest z jednej strony świetny, z drugiej trochę mniej świetny. Świetny jest dlatego, że obejmuje naprawdę szerokie pole widzenia.
Co więcej, w bonusie od Hasselblada w menu znajdziemy tryb fotografii jeszcze bardziej szerokokątnej. To zdjęcie ma bardzo dziwne, wręcz panoramiczne proporcje. No ale dobra, może komuś to się spodoba. Mnie jakoś tam nie porwało. Natomiast wracając do samego obiektywu szerokokątnego. Zdjęcia są dobre, no i tyle. Niestety widzimy nieco inne odwzorowanie barw niż na zdjęciach z głównego obiektywu i z obiektywu portretowego tudzież tele. Ja tą cechę zwykle w smartfonach krytykuję, no i tutaj też ją skrytykuję, bo zdjęcia bez problemu nawet po kropie odróżnimy, którym obiektywem zostało zrobione, po tym jak oddało barwy. Wiadomo, że obiektyw szerokokątny trochę ustępuje przy zdjęciach nocnych temu głównemu, ale akurat ten na szczęście tylko trochę, ale znów widzimy inne kolory i nie wynika to tylko z przysłony, tylko najwyraźniej coś przy przetwarzaniu się tam dziwnego dzieje. No i jeszcze obiektyw szerokokątny pełni tutaj również rolę poniekąd obiektywu do makro. Ma autofokus i teoretycznie powinien robić bardzo fajne zdjęcia makro. I w sumie robi, ale to makro nie jest takim do końca makrem, bo jednak musimy zachować dosyć solidny, mniej więcej 8-10 cm dystans od obiektu, żeby aparat złapał ostrość. Co do filmowania. Też jest całkiem dobrze, aczkolwiek w filmach, które nagrywam tym smartfonem, dostrzegłem drobne zaburzenia płynności i drobne takie migotanie, falowanie obrazu, tak jakby był jakiś problem z ustawieniem odpowiedniej jasności. Nie zdarza się to zawsze, najczęściej zdarza się to przy filmowaniu ruchomych obiektów. No, niemniej coś takiego zauważyłem i również znów mam nadzieję, że producent zniweluje ten mankament za pomocą aktualizacji oprogramowania. Ale pozostałe cechy filmów są jak najbardziej ok. Obraz jest ostry, kolory są prawidłowe, no i w sumie nie ma tutaj się też za bardzo do czego przyczepiać. Ot, po prostu mogłoby być jeszcze troszeczkę lepiej. A, no i szkoda też, że pomimo tego, że mamy trzy obiektywy, podczas filmowania korzystamy tylko z głównego. Nie dajcie się zwieść suwaczkowi, który Wam pokaże wide albo tele, bo nie następuje przełączenie się na dodatkowe obiektywy. Jedziemy cały czas z głównym. Reszta jest robiona cyfrowo. Podstawowa stabilizacja przy filmowaniu radzi sobie całkiem dobrze. Możemy też włączyć dodatkową, ale niestety wtedy musimy się pogodzić z filmowaniem Full HD. Podobnie jeżeli chodzi o filmowanie z rozmywaniem tła. Też działa bardzo fajnie, ale też tylko Full HD. No i na koniec opowieści o aparacie fotograficznym OnePlus 11. Dodam jeszcze, że mamy tu oczywiście też tryb profesjonalny, czy też m.in. filmowanie za pomocą obu aparatów. A! I zapomniałem o selfiakach. Jeżeli chodzi o selfiaki, jest w porządku, aczkolwiek tryb super nocny w przypadku selfie niekoniecznie mnie przekonał. Wolałem robić sobie selfiaki po prostu ze zwyczajnym doświetleniem twarzy za pomocą ekranu i wychodziły lepiej. Jeszcze łyżka dziegciu odnośnie selfiaków. Filmujemy przednim aparatem niestety też tylko Full HD. Nie ma 4K z przodu. Szkoda. Na koniec należy Wam się jeszcze kilka słów na temat akumulatora. 5000 mAh, czyli standardzik, czyli typowe dla obecnie produkowanych smartfonów osiągi. Jeden dzień bez problemu, dwa dni w zasadzie też, jeżeli nie nadużywacie możliwości tego smartfona. I w zasadzie tyle, nie ma tu się nad czym rozwodzić, ale dwa słowa o szybkim ładowaniu. Przede wszystkim duże brawa dla OnePlusa, że nie przywiózł do Europy wersji okrojonej, tylko mamy porządne 100-watowe szybkie ładowanie i jeszcze raz powtórzę, ładowarkę w komplecie. Ta ładowarka napełnia ten oto smartfon mniej więcej 20-25 minut, zależnie od tego, z jakiego poziomu oczywiście naładowania startujecie. A jeżeli lubicie ładować smartfon indukcyjnie, no to w tym przypadku będziecie rozczarowani, bo indukcji tu akurat nie ma. Nieuchronnie nadchodzi ten moment, kiedy muszę Wam powiedzieć, ile OnePlus 11 kosztuje w Polsce. Model słabszy 8 plus 128 kosztuje 4199 zł, a model, który ja testowałem, czyli 16 plus 256 kosztuje 4599. Czy warto tyle zapłacić za OnePlusa 11? Jeżeli jesteście fanem tej marki, no to w zasadzie nie macie wyboru, po prostu sobie go kupcie i już, bo to jest OnePlus w każdym calu. Natomiast jeżeli szukacie telefonu już na tym pułapie cenowym, to jest po prostu jeden z wielu. Ma
dobrą wydajność, ale i solidny throttling, przynajmniej na razie. Robi bardzo dobre zdjęcia i niezłe filmy, ale mógłby robić lepsze. Ma dobre głośniki, ale mógłby mieć lepsze. Ale do tego całkiem fajnie wygląda, ma bardzo porządny wyświetlacz i sympatyczny interfejs, a do tego szybkie ładowanie i ładowarkę w komplecie. Więc sumarycznie wychodzi całkiem ok, aczkolwiek przy swojej cenie to konkurencję on już ma fest i mam poważne obawy, że stanie się po prostu jednym z wielu. Oczywiście dla zwykłego użytkownika, nie mówię tutaj o fanach OnePlusa, których jest zaskakująco dużo nawet w naszym kraju. I na tym chyba zakończymy nasze spotkanie z OnePlusem 11. Telefonik jak zwykle do pudełka, a ja jak zwykle dziękuję za to, że oglądaliście. Oczywiście dziękuję też za łapki w górę, suby i tak dalej. No i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.